Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Thank you.
Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Binder Premium i długa nazwa ich dressingu do opon Ultimate Tire Coating Wax. Produkt ma się legitymować zawartością krzemu, test trwałości to pokaże. Dostałem wylosowany, jeżeli chodzi o ten produkt. W sumie to go dostałem, można powiedzieć. Co to za różnica, czy zostałem wylosowany, czy go dostałem. Dostałem go na Kosmetyka Out. Pozdrawiam użytkowników z forum. Teraz tak, zaczniemy chyba od zapachu. Od zapachu, który jest przyjemny, chemiczny. No taki chemiczny, przyjemny, przy aplikacji w ogóle niewyczuwalny. Kolejna rzecz dostałem przy tym produkcie z klasycznym ich atomizerem, zresztą jak na Bindera, klasyczna ich butelka i klasyczny ich atomizer, który lubi polecieć po paluchach, aplikując sobie płyn. To już pokazałem w którymś filmie. I przy tym produkcie też nie widzę tego atomizera, bo to jest bez sensu. Produkt jest w formie kremu, bardzo gęsty. Lubię takie produkty, to już od razu mówię. Lubię oleiste dressingi i lubię takie kremowe. Kurczę, co to było jeszcze? A, chyba Wax Addict, chyba tak się nazywa. Też ma taki kremowy i z reguły takie produkty idealnie się rozprowadzają na oponie i ten również rewelacyjnie się rozprowadza. Dostałem też aplikator od Fireballa przy tym dressingu. Chyba jest na pewno jest dodawany przy tym dressingu. Rewelacyjny. Idealna twardość, sprężysty, naprawdę tu już widzę, że on długo wytrzyma. Przy tym dressingu na pewno, bo rozprowadzenie tego dressingu to jest śmieszna sprawa. Rozprowadza się równo, pokrywa powierzchnię równiuteńko, pięknie się wchłania i pięknie odparowuje. Tak jak było widać, przyciemnienie jest znaczne. Znaczne przyciemnienie, ta opona rzeczywiście fajna satyna. Do tego jeszcze jak jest fajna opona z fajnym wzorem, to w częściach, które są powiedzmy prążkowane czy załamane, on fajnie odbija takim jaśniejszym jakby uderzeniem i fajnie się ta opona mieni. Rewelacyjnie to leży. To ten produkt. Próbowałem też na mokro, tak jak widziałeś, i tutaj on nie ma problemu z wodą. Nie ma problemu z wodą, z tym, że przy aplikacji na mokro tak jakbyś rozcieńczył ten produkt. Również pokrywa równiuteńko, ale trzeba poczekać, żeby on odparował, więc jadąc na myjnie i chcąc sobie go szybko zarzucić, myślę, że będzie problem, bo on szybko nie wyschnie i ruszysz w trasę i niestety myślę, że rozrzucisz go sobie po... zabrakło mi kurczę słowa. Rozrzucisz go sobie po karoserii. O, tutaj, to chyba będzie odpowiednie słowo. Więc moim zdaniem na mokro można, ale chyba trzeba jednak odczekać, żeby on odparował. Ja odczekałem i pokazałem, że moim zdaniem usiadł, kurczę, praktycznie identycznie. Może to przyciemnienie nie jest aż tak znaczne jak przy aplikacji na sucho, ale przy odcięciu taśmy widać, że to się rozjechało. Z tego względu, że woda podeszła pod taśmę i to odcięcie się tak zjechało troszeczkę, zalało. Ale patrząc z daleka na oponę, ja różnicy nie widzę w uderzeniu tak naprawdę. Oprócz tego, no może mniej, delikatniejsze przyciemnienie, o tak. Zresztą test trwałości w sumie pokaże tak naprawdę, czy aplikacja na mokro jest odpowiednia przy tym dressingu. No dobrze, reasumując, ten dressing dla mnie bomba, bardzo fajny. Przy aplikacji nie czuję zapachu, wolę nie czuć zapachu, jeżeli chodzi o daną chemię, niż jakby mi miało śmierdzić chemicznie, czy nieprzyjemnym zapachem, który mnie nie odpowiada. Tutaj nie ma tego problemu, bajka. Rozprowadzenie tego produktu, poezja. Przyciemnienie fantastyczne, wykończenie rewelacyjne. Tak naprawdę na chwilę obecną osobiście jedynym minusem to jest ten atomizer, który tutaj nie pasuje. Tak poza tym same plusy. I teraz kwestia tylko jeszcze trwałości tego produktu. Oczywiście będę to badał i film pojawi się, jak dressing moim zdaniem skończy się na tych oponach. A teraz, no cóż, pozostało mi tylko podziękować za obejrzenie filmu. Ja Cię zapraszam do dalszej części, gdzie pokażę kropelkowanie tego produktu i widzimy się przy teście trwałości tego produktu. Ciekawy jestem, jak długo posiedzi, ile kilometrów wytrzyma. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!